Dobry wieczór, Dariusz Milejczak. To jest wieczór WTK i program Otwarta Antena na żywo dla Państwa. To tam kierujemy się w pierwszej kolejności po informacje. To tam też bardzo często organizowane są różnego rodzaju strajki i protesty. Tam bombardują nas teorie spiskowe. Siła mediów społecznościowych urosła w ostatnich latach bardzo mocno i o tej sile między innymi i o jej wpływie na to, jak odbieramy rzeczywistość, porozmawiam już teraz z Państwa i moimi gośćmi, ekspertami z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, kierowniczka Zakładu Edukacji Medialnej, profesor Natalia Walter. Dobry wieczór, witam Panią bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów Kolegium Da Vinci, Marek Banaszak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, chciałbym rozpocząć od takiego stwierdzenia i pytania, czy można obecnie problem mediów społecznościowych określić mianem takiego stwierdzenia, kto ma serwery, ten ma władzę? Ja myślę, że nie wiem, czy pani profesor, czy ja. Bardzo proszę, panie Marku, skoro pan tutaj wyszedłem przed szereg, to może opowiem krótko, odpowiem na to pytanie. Jak najbardziej, media społecznościowe, ostatnio zastanawiałem się, czy media społecznościowe jeszcze ten przydomek społecznościowy powinny mieć tak naprawdę. Jaki polityczny się, może? Polityczny, panie kierowniku? Bardziej biznesowy. Okej. Okay. Bardziej biznesowy, bo tutaj chociażby na przykładzie pierwszej kampanii Trumpa, gdzie wykorzystał ten ogrom danych Cambridge Analytics, żeby targetować sobie tak naprawdę swoich sympatyków i przeciwników i puszczać do nich odpowiednie komunikaty. No, ten przykład pokazuje, że tak naprawdę media społecznościowe ostatnimi czasy, od kilku lat, one nie są już tak stricte mediami społecznościowymi, bo nasze dane, które zostawiamy wszędzie w internecie, są zbierane, niczym jakiś kombajn, który po prostu jedzie przez te nasze profile, zbiera te dane i tak naprawdę służy do targetowania, ale już nie tylko jakichś zwykłych komunikatów, które nas interesują w mediach społecznościowych, ale bardziej do targetowania pod kątem biznesowym, ale też politycznym, o tym, co pan powiedział. I z tym się wiąże zjawisko cenzury, które pojawia się w mediach społecznościowych, bo każdy, kto te komunikaty generuje i targetuje odpowiednią ilość osób, no stara się ukrywać te komunikaty, które mu nie sprzyjają tak naprawdę. Tutaj przykład chociażby tego zamknięcia profilu Trumpa, mimo tego, że ja osobiście, no nie powinno się mówić o swoich preferencjach, ja jestem przeciwnikiem Trumpa i cieszyłem się z jednej strony, że go zablokowano, ale z drugiej strony jako człowiek, obserwator mediów i też pedagog uważam, że to nie był dobry krok, bo cenzura powoduje to, że te komunikaty, które zostały ocenzurowane, one i tak w sieci są i one zostają i one szerują się jeszcze bardziej w sieci. Mamy przykłady takie z polskiego podwórka, gdzie w stacji TVN Kamil Durczok kilka lat temu używał wulgaryzmów. No i co się stało? Stacja TVN usuwała to z różnych profili, ale to dalej pojawiało się i jeszcze większą popularność miało. Czy chociażby piosenka Kazika, Mój świat jest lepszy niż twój, Mój ból jest lepszy niż twój. No po usunięciu tego z radia, czyli nawet z mediów tradycyjnych, w serwisie YouTube, no ten utwór znalazł 5,5 miliona użytkowników, więc z jednej strony duże korporacje, firmy chcą nam zapewne ograniczyć dostęp do jakichś informacji, które miały być społecznościowe, z drugiej strony działa to przeciwko nim, czyli można by powiedzieć, że w przypadku chociażby kampanii Trumpa, kto mieczem wojuje, od miecza ginie, bo w pierwszej kampanii wykorzystał te media społecznościowe, a w drugiej kampanii postanowiono go zbanować. Mhm. Ten aspekt biznesowy jest bardzo ciekawy, ten polityczny również, tym bardziej w zestawieniu ze słowami znalazłem dzisiaj wypowiedź Marka Zuckerberga, szefa Facebooka z października 2019 roku, nie taka stara ta wypowiedź, w trakcie wykładu na Uniwersytecie w Georgetown deklarował, że medium nie będzie usuwać celowo wprowadzających w błąd na przykład reklam politycznych, ponieważ nie będzie odbierać obywatelom prawa do autonomicznej decyzji na temat ich prawdziwości. Czyli widać, raptem upłynął rok, a zmieniło się naprawdę bardzo wiele. I o tej polityce jeszcze, pani profesor, panią chciałem dopytać w kontekście właśnie chociażby zablokowania Donalda Trumpa, jego konta na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie. No właśnie, chyba już w sumie padła ta odpowiedź dziś, ale dopytam o neutralności politycznej, na przykład neutralności politycznej, bo to przecież może odnosić się do innych tematów mediów społecznościowych. Chyba o niej raczej już mówić nie możemy.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, o którym nie powiedział Marek, z którym się znamy, więc pozwolę sobie tak bezpośrednio. Kwestia tego, że funkcjonujemy w takich bańkach informacyjnych, czyli z jednej strony jest kwestia cenzury, o której jest teraz mowa, czyli to, co robią właściciele mediów społecznościowych czy twórcy jakichś kampanii politycznych, kampanii społecznych, a z drugiej strony trochę taka autocenzura, która dotyczy nas w takich naszych małych światach, w których my funkcjonujemy. Bo nieraz spotkałam się w momencie wyborów chociażby politycznych z takimi stwierdzeniami, kto głosował na partię X, skoro przecież wszyscy, których obserwuję w moim profilu społecznościowym, głosowali na partię Y. No tak, bo my przyjaźniąc się, lajkując, dobierając znajomych, posługujemy się mediami w takiej właśnie bańce informacyjnej i nasz świat jest nieco ograniczony w dużo większym stopniu, niż byśmy tego chcieli. Pani profesor, przepraszam, że wejdę w słowo. Pani profesor, przepraszam, że wejdę w słowo, ale wydawać by się mogło przynajmniej do pewnego momentu, że tak naprawdę media społecznościowe poszerzają nasz horyzont dostępu do wiedzy, ale też do różnych poglądów właśnie i zapomnieliśmy, że tak naprawdę dobierając, ograniczając, filtrując, wyrzucając czasami pewne osoby, których nie lubimy albo przestaliśmy lubić, tak naprawdę robimy coś zupełnie odwrotnego, czyli właśnie zawężamy ten nasz horyzont myślowy, pojęciowy, informacyjny właśnie do tej bańki, o której pani wspomniała. To jest taki paradoks, który z jednej strony wydaje się być oczywisty, ale chyba dopiero wtedy, kiedy faktycznie widzimy jakąś zbieżność pomiędzy rzeczywistością a tą naszą grupą, w której funkcjonujemy. Zdecydowanie tak, czyli sami siebie niejako cenzurujemy i też, no oczywiście to nam troszeczkę ułatwia życie, bo łatwiej jest funkcjonować w takiej grupie społecznej, w której się odnajdujemy i której normy, zasady, pewne przekonania współdzielimy, no ale z drugiej strony jest dokładnie tak, jak pan mówi, czyli przestają do nas docierać w dużej mierze informacje, które być może zobiektywizowałyby nasz punkt widzenia. Pytanie, czy chcemy obiektywizować ten nasz punkt widzenia, ale to jest zupełnie inna dyskusja. Pan Rafał dodzwonił się do naszego studia. Do państwa wrócę za chwilę, ale najpierw nasz widz. Dobry wieczór, panie Rafale. Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie pana redaktora prowadzącego, panią profesor i pana profesora. Witam serdecznie. Dobry wieczór państwu. Tak, no ja powiem w ten sposób, no, że tak powiem, no mnie się wydaje, że to ja naprawdę, mi się wydaje, że ta cenzura jest, jak się młodym ludziom, no ja jestem chyba troszeczkę starszy, bo jestem 50+, delikatnie, że tak powiem, trochę chyba starszy są od państwa, no, ale mnie się wydaje, że pamiętam dawne czasy cenzury, gdzie tylko była gazeta, no, umówmy się, tylko była gazeta i wszystko było no, w miarę cenzurowane. Nie, ale dobra, ale mi się wydaje, że takiej wolności, to taka wolność jest, no tak w cudzysłowie jest wolność, bo jak ludzie młodzi, tacy bardzo młodzi, no nie wiem, 20-paroletni albo młodsi, nawet jeszcze młodsi niż 20-paroletni, to sobie myślą, że w internecie sobie tam mogą wszystko wypisać, wysłać jakieś maile, jakieś inne tam, że tak powiem, rzeczy, a to wszystko gdzieś tam zostaje i myślę, no mnie się wydaje, że tak nie można każdego napisać, co się chce, że tak powiem, bo to naprawdę jest w jakiś sposób chyba cenzurowane. No i mnie się wydaje, no ja po prostu więcej wiadomości czerpię, no powiedzmy, no z serwisów radiowych, czy tam, no nie wiem, no z serwisów być może też niektórych telewizji, ale nie oglądam tych telewizji informacyjnych, bo nie można za dużo wytrzymać tego wszystkiego, bo to jakby człowiek za dużo to patrzył, to naprawdę, no wydaje mi się, że to wszystko jest takie cenzurowane. Oczywiście oglądam telewizję WTK, ale to wszystko jest takie, to mi się wydaje, że to nie jest bezkarne w sieci. No proszę mi to wyjaśnić, bo to chyba nie jest bezkarne w sieci, w internecie, że można sobie napisać, co się chce i, że tak powiem, pierniczyć, no. Panie Rafale, bardzo dziękuję. Dziękuję za ten głos. Od razu podkreślę, że my żadnych treści absolutnie nie cenzurujemy. To nawiążę może do tego pytania pana Rafała. Pytaniem swoim, ale oczywiście korespondującym z tym, o czym mówił pan Rafał, bo to jest pytanie o granice tak naprawdę wolności słowa, tego, co można napisać, a czego nie można albo nie powinno się. I pytanie, czy fake newsy, czyli informacje, które mogą być społecznie szkodliwe, chociażby w odniesieniu do pandemii koronawirusa, no właśnie, czy one powinny być usuwane, powinny być moderowane, powinny być cenzurowane, czy jednak nie? Media społecznościowe to jest ten obszar, w którym absolutnie powinna dominować wolność słowa. Panie kierowniku.
Media społecznościowe to właśnie powinien być obszar społecznościowy, czyli obszar społeczności. I tutaj mamy taką sytuację w mediach społecznościowych, jak chociażby z Uberem, czyli Uber, która firma, która miała zrzeszać ludzi, którzy jadą z punktu A do punktu B, na przykład jadą do pracy i przy okazji zabiorą sobie kogoś i przewiozą do tego punktu, zarabiając na tym, a przerodziło się to w ogromny biznes, gdzie korporacje, duże firmy kupują floty i tak dalej. To samo jest z mediami społecznościowymi, czyli te duże biznesy zaczęły jakby realizować swoje cele, jeżeli chodzi o zarabianie. To, co chciałem nawiązać do wypowiedzi Natalii, że tak naprawdę w mediach społecznościowych obecnie przez to targetowanie, przez ten wpływ korporacji widzimy to, co lubimy, a nie to, co chcielibyśmy napisać. I oczywiście odpowiadając na pytanie tutaj pana, który dzwonił, każdego można właściwie namierzyć i każdą osobę można zidentyfikować, jeżeli używa normalnych połączeń internetowych, poprzez tak zwany odcisk palca cyfrowego, chociażby adres IP i wszystkie dane, które tam zostawia, bo wszyscy zostawiamy dane. No chyba że zastosowujemy jakieś mechanizmy, jak wyszukiwarkę Tor i tak dalej. Jeżeli chodzi o fake newsy, to ja uważam, że jeżeli już mówimy o mediach społecznościowych, typowo społecznościowych dla społeczności, to one nie powinny być w żaden sposób również cenzurowane i usuwane, a tutaj ogromną rolę powinna pełnić profilaktyka edukacyjna społeczeństwa w tym zakresie, żeby oni, ci ludzie potrafili weryfikować te informacje, sprawdzać i oceniać ich rzetelność. Tutaj o tym na pewno Natalia dużo powie, bo jest ekspertem w tej dziedzinie edukacji medialnej, ale myślę, że jeżeli chcemy zostawić obszar internetu społeczności, no to nie powinniśmy tego cenzurować. Co się dzieje, jeżeli cenzurujemy obszar społeczności? Jeżeli cenzurujemy obszar społeczności w jakimś aspekcie, to idzie do podziemia. Internet też ma swoje podziemie, tak zwana sieć darknet, czyli ten ukryty obszar internetu niemożliwy do odnalezienia przez zwykłą wyszukiwarkę i przeglądarkę internetową. Instalujemy wtedy przeglądarkę Tor i możemy dotrzeć do treści, które są nielegalne, które są fake newsami, począwszy od zakupu broni, poprzez zakup narkotyków, organów ludzkich, bo takie kontrowersyjne rzeczy podaje, tak? Ale to wszystko się dzieje i ten obszar darknetu właściwie przestrzennie, cyfrowo jest znacznie większy niż obszar tego do internetu ogólnodostępnego. Więc myślę, że najważniejsza jest edukacja medialna i profilaktyka młodzieży, studentów, ale też społeczeństwa, które nie wychowało się w dobie mediów, bo społeczeństwo, które rodzi się, które nie urodziło się i jeszcze tych mediów elektronicznych nie było, też potrzebuje tego wsparcia właśnie profilaktycznego i tego, żeby nauczyć ich, jak z tych mediów korzystać. Panie Marku, mam wrażenie, że my cały czas się tych mediów uczymy i tak naprawdę w związku z tym, że one ewoluują cały czas, to cały czas pojawia się coś nowego, jakaś nowa treść. Ja mówię o tej formie typowo cyfrowej, która właśnie z jakimś powiewem świeżości, dlatego, czymś, co jest dla nas po prostu nowe. Dlatego też ja nie kształcę, nie zajmuję się kształceniem osób, które tą edukacją medialną społeczeństwa, zajmuję się bardziej osobami, które tworzą komunikaty medialne. No i w Kolegium Da Vinci ja jestem zawsze osobą taką, która chce w programach studiów, czy gdzieś na media workingu, czy na kierunkach związanych z data science, czyli tymi danymi, wprowadzać te elementy edukacji, chociażby wprowadzając jakieś moduły związane z etyką pracy z danymi i tak dalej, żeby nawet ci twórcy mieli świadomość, że etyczność w tym aspekcie konstruowania komunikatów i w tym biznesie jest bardzo istotna. No ale myślę, że bez tej edukacji medialnej nie jesteśmy w stanie, społeczeństwo nie jest w stanie zweryfikować rzetelności tych informacji. No tak, to jest wyzwanie, jedno z wyzwań XXI wieku, jak umiejętnie weryfikować informacje, z którymi się stykamy. Wrócimy do dyskusji, ale na linii już czeka pan Paweł. Panie Pawle, mamy nadzieję, że pan jeszcze jest z nami. Jeśli tak, to oczywiście prosimy o zabranie głosu. Dobry wieczór. No więc sytuacja jest taka, ja się dziwię, dlaczego tutaj w studiu się podaje jako główne źródło fake newsów portale społecznościowe, a zapomina się o tak zwanych dużych mediach. No przecież gdyby wziąć do ręki Gazetę Wyborczą z dzisiejszych czasów, czym ona się różni od Komsomolskiej Prawdy? Jeden wielki fake news. Gdyby porównać TVN albo z przeciwnej strony koncern medialny pana Kurskiego, TVP i TVP Info, no to jest jeden
jeden wielki fake news. Największy fake news XXI wieku o tym, że Saddam trzyma w Iraku broń masowego rażenia, to przecież nie z Instagrama czy tam z Twittera się dowiedzieliśmy, tylko z dużych mediów, z BBC na przykład, z CNN, z TVN. No niestety, taka jest prawda. Także dezinformacja jest na każdym szczeblu, i w dużych mediach, i w portalach społecznościowych. No nie da się tego ukryć. No przykro mi bardzo, taka jest prawda. Tylko jak się czyta to wszystko, to trzeba po prostu używać starych komórek. To jest jedyne wyjście. Innego wyjścia nie ma. Nie można być podatnym na tanią propagandę, czy to pana Kurskiego, czy to pana Michnika. To wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Pawle, za ten głos. Do cenzurowania chciałbym jeszcze wrócić, czyli do tego, o czym mówił pan Marek przed krótką chwilą. Panie Marku wspomniał, że jest pan absolutnie za wolnością słowa, jeśli dobrze zrozumiałem, w mediach społecznościowych, czyli żeby nie było żadnego filtrowania informacji, nawet jeśli te informacje są błędne. No właśnie, ale skutki tych informacji, które są po prostu obiektywnie na nie patrząc nieprawdziwe, czy to świadomie, czy nieświadomie ktoś wprowadza nas w błąd, pani profesor, one chyba są naprawdę daleko idące. Widzimy chociażby to w kontekście szalejącej pandemii koronawirusa i szalejącej pandemii fake newsów właśnie i dezinformacji. Ja może nawiążę do tego, co mówił przed chwilą też słuchacz. Media społecznościowe zbudowane są nie tylko z wypowiedzi indywidualnych internautów, ale w dużej mierze z przekierowania różnych informacji, czyli na przykład przekierowywania artykułów medialnych, prasowych, i o tyle rzeczywiście powielanie pewnych treści również dotyczy takiego rozpowszechniania fake newsów. Jeśli chodzi o tą cenzurę, o konsekwencje, wszystko zależy, tak jak wspominał Marek, od tego, w jaki sposób my spojrzymy na człowieka. Jeżeli patrzymy na człowieka jako na osobę, która jest absolutnie biernym odbiorcą i nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób postrzega informacje, rozumie wiarygodność informacji. Badania NASK-u pokazują, że 70% internautów natknęło się na wiadomości fejkowe. 30% wiadomości w ogóle jest, przynajmniej 30% jest fake newsowych. No i co my z tym możemy zrobić? Jeżeli nie cenzura, no to najważniejszą kwestią jest wspomniana wcześniej profilaktyka, czyli takie rozwijanie kompetencji cyfrowych i u młodych ludzi, i u dorosłych, które będą rozwijały przede wszystkim umiejętności krytycznego myślenia, analizy, selekcji, doboru, poruszania się po źródłach, rozumienia tych źródeł i wielu, wielu innych kwestii, do których warto tutaj nawiązać. A to jest uczone, pani profesor, bo mówimy o świecie idealnym. Wiadomo, każdy powinien być we współczesnej edukacji tego uczony, ale jak jest, to dobrze wiemy. Być może na państwa uczelni, czy to UAM, czy Kolegium Da Vinci, osoby, które do was przychodzą i u was się uczą, no to taką wiedzę zdobywają, ale większość tej wiedzy nie zdobywa, więc to jest tak naprawdę pytanie o to, w jaki inny sposób dotrzeć do społeczeństwa z tą umiejętnością, która mam wrażenie jest teraz ogromnie potrzebna. To znaczy w programach nauczania, w edukacji elementarnej, podstawowej, szkolnej, te treści związane z rozwijaniem kompetencji cyfrowych właśnie dotyczących selekcji i krytycznego odbioru informacji się znajdują. Pytanie jest znowu o kwestie realizacyjne, na ile nauczyciele radzą sobie z tym, żeby takie kwestie wiarygodności na lekcjach poruszać. To jest trochę też taka czasami przepychanka, bo nauczyciel języka polskiego mówi, że powinien się tym zająć informatyk mówi o tym, że jest od rozwijania kompetencji takich technicznych, operacyjnych, więc gdzieś tutaj pewnie w tym miejscu jest problem. No ale na pewno jakieś kampanie społeczne, wszelkiego typu materiały prasowe, które będą zwracały uwagę na to, co
jest istotne w danej informacji. Czy jak odróżnić fake news od informacji prawdziwej? Chociaż no, widzimy właśnie to, co pan powiedział przed chwilką w kontekście pandemii i tego, co się dzieje a propos szczepionek w tej chwili. Przepychanie się źródłami naukowymi kontra pseudonaukowymi. Mam źródło, mam wiedzę, nieważne jakie to źródło jest i czy jego wiarygodność jest w ogóle sprawdzalna, weryfikowalna. No, pani profesor, jeszcze w tym kontekście myślę, warto tutaj zauważyć, że nie chodzi o sam fakt pojawiania się tych fejkowych treści, ale też o jakiś ukryty cel pojawiania się, jeśli ostatnio pojawiły się amerykańskie badania sugerujące, czy też udowadniające, że 90% treści tych nieprawdziwych fake newsów związanych z pandemią jest generowanych przez rosyjskie boty, czy też rosyjskie internetowe podziemie, no to też rodzi jeszcze zupełnie inne pytania. Pytania oczywiście o cel z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie o to zabezpieczenie przed tymi nieprawdziwymi treściami. Panie Marku. Mhm. Cel, może powiem, jest na chwilę obecną zarobkowy. Tak? No tutaj chodzi o ogromne pieniądze i ogromna część fake newsów po prostu ma za cel tak ukształtować społeczeństwo, żeby wierzyło w to i żeby wydawało pieniądze. Ale tutaj chciałem nawiązać też do wcześniejszej informacji, że te fake newsy nie są tylko w internecie. No jeden z takich pierwszych fake newsów, który powstał, to ta wojna światów, czyli znane słuchowisko radiowe, gdzie przedstawiano taki reportaż, który był tylko fikcyjnym reportażem o ataku kosmitów i część mieszkańców miasta w Ameryce wykupowała zapasy makaronu, konserw i tak dalej i myślała, że to prawda, tak? Czyli my od dawna nie potrafimy nauczyć się odróżniać tej rzetelności, informacji i wiarygodności, ale to chyba ze względu na to, że te ogromne korporacje, firmy medialne i tak dalej, im nie zależy na tym, żebyśmy my to zrozumieli i potrafili. Im zależy na tym, żeby jak najwięcej sprzedać i żeby jak najwięcej tych fanów swoich mieć. No tym bardziej. No, jedynym rozwiązaniem jest ta edukacja medialna. No i ani rządowi, obojętnie czy będzie z prawej, czy z lewej, czy ze środkowej, czy z kosmosu, nie będzie zależało na tym, żeby społeczeństwo aż tak bardzo ukształtować. Więc myślę, że jednym z rozwiązań jest wykorzystanie tych środków unijnych, chociażby z nowej perspektywy, na programy właśnie edukacyjno-profilaktyczne związane z edukacją medialną. To są ogromne środki, co prawda rozdysponowywane też przez organizacje często jakieś powiązane politycznie, ale też przez NGOsy i inne tego typu organizacje. Więc myślę, że tutaj powinniśmy wykorzystać te środki, edukować zarówno nauczycieli, ale też już ogólnie społeczeństwo. Żebyśmy nie popadali w taki nadmierny pesymizm, no to też przecież nie możemy pominąć tego aspektu, tej wartości dodanej, jaką są media społecznościowe, szczególnie teraz w dobie pandemii koronawirusa, kiedy tak naprawdę bardzo często właśnie media społecznościowe stały się naszym narzędziem pracy i jeszcze długo nim będą, ale to chyba tylko pani profesor pokazuje, że absolutnie nie ma już od tego ucieczki. No zdecydowanie tak. Co jeszcze dostrzegamy w tej chwili na co dzień, to są kwestie takie związane z popularyzacją nauki i jak wiele mamy w tej chwili w mediach społecznościowych webinariów, szkoleń, takich, do których wcześniej nie mieliśmy nigdy dostępu. Wiele osób się przełamało i zaczęło w mediach społecznościowych dzielić się swoją wiedzą. Także tych materiałów takich bardzo pożądanych, wiarygodnych, rzetelnych jest mnóstwo. Oczywiście tutaj też są znowu takie granice, czyli są tacy influencerzy, którym się wydaje, że na każdy temat są w stanie się wypowiedzieć, dlatego że dobrze mówią przed kamerą. Ale no oczywiście tutaj też weryfikujemy, czyli jeżeli ktoś jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, to prawdopodobnie ma sporo badań za sobą, to prawdopodobnie też sporo literatury na ten temat przeczytał. I jeżeli ktoś specjalizuje się we wszystkim, no to już powinien tracić w naszych oczach wiarygodność. Tych metod takiego uczenia się, jak rozumieć komunikaty medialne w mediach społecznościowych jest tak naprawdę dużo. No i myślę, że każdy z nas takie swoje własne mechanizmy jest w stanie wypracować, co i jak możemy zrobić. To apelujemy do naszych widzów w tym miejscu. Proste porównanie, jedno zdanie, że media społecznościowe są jak nóż. Można nimi ukroić chleb i się najeść, ale można sobie zrobić krzywdę i się zabić. Wszystko zależy od tego,
w jaki sposób tych mediów użyjemy. No właśnie, więc apelujemy do naszych widzów, by po prostu krytycznie podchodzić do danej informacji, nawet jeśli faktycznie ona gdzieś odpowiada temu, w jaki sposób postrzegamy świat, to może jednak warto zweryfikować ją jeszcze w innym źródle i w jeszcze jednym i potwierdzić, czy faktycznie jest ona prawdziwa, czy też nie. To panie Marku, jeszcze na koniec pytanie do pana. Media społecznościowe, no gdybyśmy cofnęli się 10 lat wstecz, no to ten świat wyglądał zupełnie inaczej. Jak pan myśli, jak on będzie wyglądał za kolejne 10 lat? Jak z nich będziemy korzystać? W taki sam sposób, w podobny sposób, czy już w absolutnie inny? Za 10 lat, myślę, że jeżeli ta tendencja się utrzyma, za 10 lat media społecznościowe nie będą już w ogóle społecznościowymi mediami. Ja 10 lat temu nie wyobrażałem sobie, że będę miał tablet, telefon i komórkę i na tablecie będę mógł wszystko robić tak jak na komputerze, więc trudno przewidzieć, jak te media społecznościowe będą wyglądały za kolejne 10 lat i myślę, że to już będzie zupełnie inne rozwiązanie, bo co chwilę pojawiają się nowe propozycje, nowe portale, chociażby teraz te media społecznościowe prawicowe, które powstają jak grzyby po deszczu, gdzie mówią, że cenzury nie będzie, no ale te media prawicowe społecznościowe co robią? Ograniczają dostęp do informacji z drugiej strony sceny politycznej, więc trudno odpowiedzieć na to pytanie i myślę, że nikt nie wie i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak te media społecznościowe będą wyglądały w przyszłości i czy w ogóle nadal będą wartością. Czy my nawet edukując się, ucząc się poprzez media społecznościowe, to o czym mówiła profesor Natalia Walter, wtedy nie będziemy też mieli dostępu na przykład tylko i wyłącznie do specjalnie stargetowanych ofert szkoleń, webinarów i tak dalej. To wszystko zależy od osób, które tym zarządzają, ale też od społeczeństwa. Czy to społeczeństwo będzie nadal chciało z tego korzystać, czy jednak powstanie jakiś ruch, który postara się zmienić tą rzeczywistość i odwrócić ten trend i wrócić do korzeni, czyli do tego, żeby te media naprawdę były dla społeczeństwa i tworzone przez społeczeństwo. Bardzo dziękuję za tą niezwykle interesującą rozmowę. Kierowniczka Zakładu Edukacji Medialnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, profesor Natalia Walter i kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów Kolegium Da Vinci Marek Łanaszak to byli goście naszego programu. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Mam nadzieję, że zobaczymy się szybciej niż za 10 lat. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.